2016 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zlecił przeankietowanie 3670 pracodawców, których pytaliśmy przede wszystkim o plany zatrudnieniowe, o to, kogo będą potrzebować w najbliższym czasie do pracy. Pierwszym optymistycznym wnioskiem z tego badania jest to, że rzeczywiście na rynku zaczyna się ruch i poszukiwani są pracownicy. Ponad 30% pracodawców zapowiedziało, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy będzie zatrudniać nowych pracowników, tworzyć nowe miejsca pracy. W 2013 roku taką odpowiedź udzieliło jedynie 8% pracodawców. Kto będzie poszukiwany? Zatrudniać planują przede wszystkim pracodawcy z branż takich jak budownictwo, przetwórstwo przemysłowe, gospodarka transportowa i magazynowa, ale również zakwaterowanie i obsługa ruchu turystycznego, w tym gastronomia. Gdzie natomiast nie możemy liczyć na nowe oferty pracy? Przede wszystkim w administracji publicznej i rozumiemy tutaj edukację, administrację i wszelkie urzędy, jak również rozrywkę i kulturę, ale również nasycenie nastąpiło w rynku obsługi nieruchomości. Pozytywnie nastraja również to, że takiej odpowiedzi, czyli odpowiedzi twierdzącej w 70%, jeżeli chodzi o najbliższych 3 i 5 lat, udzieliło blisko 70% mikroprzedsiębiorców, co oznacza duże poruszenie wśród mieszkańców Podkarpacia i wysoki poziom przedsiębiorczości. Pytaliśmy pracodawców o to, jakimi drogami będą poszukiwać pracowników. Około 1/3 ofert pracy pojawi się w powiatowych urzędach pracy, ale już ponad 1/4 w internecie. Około co piąty pracownik będzie poszukiwany poprzez kontakty nieformalne. Jedynie co dziesiąta oferta pracy będzie zamieszczana w prasie lub radio, a więc te tradycyjne media odchodzą do lamusa, jeżeli chodzi o źródło poszukiwania nowych pracowników. Blisko połowa, bo ponad 44% przeankietowanych pracodawców wysoko ocenia umiejętności praktyczne kandydatów do pracy, którzy się do nich zgłaszają. Niewiele wyższa, bo około 1,5 punktu procentowego była ocena umiejętności teoretycznych. Cieszy to, że oceny te są zbliżone, ponieważ oznaczają, że umiejętności praktyczne nadążają za wiedzą teoretyczną, a ogólna ocena kandydatów zjawiających się do pracy wśród pracodawców przeważa na szalę pozytywną. Pełny raport badawczy, całą bazę wyników oraz szczegóły dotyczące wyników badania znajdą Państwo na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w zakładce Statystyki i Analizy.